A we wszystkim w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, jak widać, transporter stoi, także będzie dostawa tytoniu. Jedziemy dzisiaj do Uniwersalu. 31? Uniwersal kończy chyba 2 lub 1 lutego. Bardzo szybko, w tamtym roku chyba było dziś koło 15, ale ja się zawsze zdążę wyrobić, moi drodzy. Chyba nos mam brudny, prawda? Mnie nie muszą ludzie oglądać takiego pryszczatego, jaki jestem. Wracamy do GoPro. A to byś kogo innego filmował. Rufusa, bo Rufus ma fajną sierść. Kurde, no coś mam tu. Widy mam już. Panie redaktorze, proszę tutaj pozamiatać. I ładujemy tutaj. Jeszcze roboty trochę jest. No, jeszcze dwie dostawy, jeszcze dwie dostawy i kończymy. Cieszę się, że to już koniec? Tak, tak, już rozglądam się za sadzarką nawet. Znalazłem sadzarkę dwurzędową, ale jedna osoba sadzi. Kubełkową taką? Tak, tak. I taka sadzarka by się nam przydała. W jakiej cenie? Nie wiem. Ja nie wiem, czy takie sadzarki są, ale coś znalazłem fajnego. No ale ty nigdy nie masz czasu dla mnie. Dużo osób kubełkowe sprzedaje teraz. My kupimy jedną osobową, dwurzędową. Znalazłem, tylko nie wiem, czy ktoś jeszcze to produkuje. Jesteś skłonny wydać z 50 tysięcy? Ja nie sądzę, że ona 50 tysięcy kosztuje. Wiesz co, zestresowany jestem pod tym aparatem. No tak mi tutaj wszystkie czerwone plamy, wszystko mi widać. Naprawdę, weź... A ja cię wygładzę troszeczkę. Nie, nie chcę, żebyś mnie wygładzał. Naprawdę, ja nie mogę nagrywać przy tym aparatem. Stoi przede mną, kurde, wiecie, jak niektórzy noc poślubną nagrywają. I ja tego nie wiem, jak to można. Coś ciekawego w TVP Republika? Powiem tak, a widzę, nie wiem. Że jedyną słuszną stację oglądasz? Nie, a pooglądałem, właśnie był wywiad z Obajtkiem, czyli prezesem Orlenu. No faktycznie, tworzy się jakaś śmieszna komisja, komisja do spraw przejęcia Orlenu. Znaczy nie przyjęcie Orlenu, tylko przyjęcie Lotosu. Czy była ona zgodnie? No prawnie przeprowadzona. Prawnie przeprowadzona ta fuzja. Dla mnie to jest śmieszne, ale dobrze prezes Obajtek powiedział, że znaczy w czasie rządów Donalda Tuska generował ileś tam zysku, a teraz generuje 20-krotnie większy zysk. Czyli gdzieś tam miał 3 i tam miliardy, teraz ma 80. 3 do 80, no to faktycznie... A jakie koszty inwestycji teraz ponosi? No to też jest istotne. Mnie interesuje to, że firma przynosi zysk. Poprzednim prezesem Orlenu był Krawiec, nie pamiętam imienia, a teraz Obajtek. To trzeba było sprawdzić. Po prostu rządy prezesa Krawca, a teraz prezesa Obajtka. Tak. Dla mnie firma, która przynosi zysk, to jest firma, która przynosi zysk. I jest widoczny ten zysk, a nie jakieś tam tworzenie komisji, jakiegoś tam propagandy. Chociaż nie jestem z PiS-u, no w ten sposób powiem. No, zawsze można coś innego, no. Co tu będziemy nagrywać? Jak praski ładujemy? Jak nasze złoto ładujemy? Niektórzy się pytali, na przykład, czy miałem kiedyś kontrolę policji, jak wiozę tytoń. Powiem tak, nie miałem jeszcze. Przez tyle lat nie miałeś? Tak, nie miałem jeszcze. Ale mam przy sobie dokumenty i na podstawie tej umowy można stwierdzić, czy ja jestem legalnym plantatorem, czy nielegalnym. Naprawdę, wiesz, jak mnie to szokuje, jak ta twoja kamera? No tak to blisko. Ty nigdy z GoPro, wiesz, to może przez to, że to takie duże jest, wiesz? No wiem. Po 500 filmach ja normalnie się czuję jak amator, wiesz? Wyglądasz jak ten Super Express, co robi na bazarkach. Te filmy takie, jak pamiętam, wtedy były te inflacja taka. Wychodzi taki z takim telefonikiem. Mówię, to popytamy ludzi, jakie są teraz nastroje społeczne. A z tyłu patrzę dwie kamery takie profesjonalne. Kurde. Ludzie myślą, że telewizja prawdę powie. Telewizja podaje to, co chcecie usłyszeć. Bym powiedział bardziej, YouTube jest bardziej rzetelny jak takie większe media, które pokazują to, co trzeba, a nie to, co jest aktualnie. No i tak to jest. Przecież my możemy też duże rzeczy, my pokazujemy też to, co chcemy pokazać, no. Bo pewne lapsusy się wycina, dobrze mówię? No bo nie ma sensu pokazywać, no jak nie się ma ktoś sensu na przykład spytał, kurczę. No i widzisz, no to... I tak jest właśnie w telewizji, tylko telewizja pokazuje wiadomości, które chcecie usłyszeć, a niektóre są faktycznie rzetelne. Jakaś nowinka, to trzeba jednak w kilku stacjach to obejrzeć i samemu przeanalizować. Bo jeden... Mnie na przykład teraz wszyscy się zachwycili Telewizja Republiką. Powiem tak, no kurde, Republika się stała propagandą PiS-u, no. No co? No nie ukrywajmy, no. Bo, tak? No na początku ta Republika była taka rzetelniejsza, bym powiedział. No teraz, po tym przejęciu mediów przez... No ale nie ma co ukrywać. Tubą propagandową Donalda Tuska, to są TVN, TV PiS, znaczy no TV1, TV2, no to wszystkie te telewizje publiczne, razem z TVN-em i Polsatem, no nie, co tu. To wystarczy zauważyć, kogo zapraszają do tych telewizji. Powiem tak, ale to nie ma się czemu dziwić. Jest telewizja, która idzie z tym nurtem rządowym teraz, czyli Donalda Tuska, no i jest teraz telewizja jedna, która idzie z tym nurtem PiS-u, no.
No to jest taka sama propaganda. No tak. Jedna i druga. Ja tu nie widzę różnicy żadnej, nie widzę. Myślę, jak to rozwiązać tutaj z tymi kartonami. Wjedziemy tutaj tym wózkiem? Tutaj będzie dwa wózki, będzie potrzebne dwa wózki. Jeden wózek będzie dowoził kartony. On będzie tylko taki mobilny, będzie mógł podnieść ten karton na jakąś tam tylko wysokość. Taki tak zwany paleciak. Tak myślę, że tutaj trzeba będzie podciągnąć tutaj ten chodnik i tutaj wybrukować tutaj, bo jednak ten wózek musi jeździć po równym. Czyli będzie dwa wózki. Jeden taki, który będzie jeździł tutaj po tej sortowni, po tym magazynie, a drugi będzie ładował na samochód. No tak chcę to wszystko zorganizować, no. A to takie będą ciekawości, ale to ktoś już wymyślił. Już ktoś powiedział, ma dobry patent, jak tutaj na samochodzie magazynować, no. Zrobię tak samo, chociaż ja pierwszy pomyślałem, tylko nikomu nie mówiłem tego. Myślałem, że będę pierwszy. Jednak nie. Jednak nie. Ktoś jednak pomyślał tak samo jak ja. Powiem, że trzeba. Co, pieski, chcecie mi pomóc? No trzeba się troszkę nadźwigać, nie powiem. A kartonik się tutaj podniesie i wjedzie. Kurwa, ja młodszy już nie jestem. Także kartony to dobre rozwiązanie. Nagle teraz się przekonałeś. Raczej wiesz, powiem ci, że te kartony weszły chyba może 3 lata temu, ale tak w tym roku na taką większą skalę. Raczej, czy przekonałem się. Jeżeli coś jest dobre, to dlaczego nie spróbować? Wiecie, dźwigać, też coś może w kręgosłupie strzyknąć. Może. Widzisz, tak samo nie przerzucają teraz zboża wiadrami, tylko są żmijki. Jednak człowiek się już nie narobi tyle przy zbożu. No tak. Prawda? No. I to samo i tutaj. Ile lat się sprzedaje w ten sposób? Powiem ci, że robiło się papuszki, ale też się sprzedawało w kostkach. Te kostki, wiecie, one miały do 50 kg. Ja nie wiem, czy ten tytoń był inny, czy ten tytoń teraz jest troszkę taki, wiecie, taki delikatniejszy, a kostka prawie była jednakowy wymiar. Ale w tym rozmiarze? Tak, w tym, ona troszeczkę była taka, może 10 cm była tutaj, miała być szersza taka. Może ona jakaś zbijana była bardziej. Nie wiem, ja mi się zdaje, że tytoń był może inny wtedy, taki bardziej soczysty. Wagowy, soczysty. Bo tutaj okazuje się, że ten tytoń nasz bardzo dobrze się nadaje na papierosy, bo jest taki słaby. Z krajów innych tam, czy z Włoch, czy on jest inaczej nasłoneczniony, a u nas jest taki delikatny, taki papier. On na początku w papierosach był wykorzystywany jako wypełniacz. Rozumiesz? Była część tego aromatycznego tytoniu, a ten nasz, słaby taki wschodnioeuropejski, był jako wypełniacz. Mhm. A teraz prawdopodobnie, że już nie potrzebują takiego mocnego, takiego bardzo dużej ilości nikotyny, tylko tylko właśnie takie delikatne. Taki. Kiedyś papierosy musiały być naprawdę ekstra mocne, a teraz mają być delikatne. Społeczeństwo delikatne to i papierosy delikatne. No tak to jest, no. Dobrze mówisz. Społeczeństwo słabsze, politycy bardziej głupsi. Tak to jest. Rzuć tu do góry. Resztki później też skupują firmy. Czyste resztki, to mają być czyste, nie jakieś tam... Wiecie, w jakiej cenie za kilogram? Nie wiem. 2 złote mniej? Więcej, koło 5. Tak? Takie tyle? Ale ja mówię, też koniec jest, to już na koniec sprzedaję. Bo brali też, Filipi Morisie brali. Mhm. I powiem tak, że jakby ktoś dobre belkę zrobił z takiego czegoś, to też by wszędzie chyba wzięli. I u chłopaków brali, to wszędzie teraz biorą. Tylko to muszą być czyste jakieś tam takie resztki. Ja mam, nie mam dużo, mam parę. W sumie 3 takie worki po 10 kg chyba, no to 30 kg, no nie wiem, zrobię może 2 belki. A to już mówię, na końcu udaję. Dobra, także pakuj kamerę i tak, ja... Tak, ja ci to jakieś przymocuję. Chcecie zrobić z panem, bo oglądam pana. Tak? Podoba się? A jak? Te durnoty? Samo nie, fajne.
Dziękuję panu. No, proszę bardzo. Słucham? No jak to, sprzedawałem tytoń. Jezu, czego tak ciemno dziś jakoś? Witam. No wie pan, to słabo wyszło, no nie będę ukrywał. Dwójka tu kosztuje 21 zł. No, ale ja tu tutaj mówię, staram się zawsze z umowy się wywiązać. Jak pan sobie te kartony sobie chwali? No, nie narzekam. Pierwszy rok to mam, ale jest to... Tak? I w czym największa była trudność? Załadunku. Załadunku? Bo to jednak ciężko, prawda? Około 100 kg. 50 kg. Jak wy to ubijacie? Ja sobą. No to ja chyba bez problemu bym mówił. No. Ten boom na te kartony to zaczęły się... W tym roku bym powiedział. Właśnie, ja tak, bo nigdy... To dziś było chyba 3 lata temu już te pierwsze kartony, tak, prawda? Tak. Nawet troszkę więcej, bo ja z początku wziąłem 5 tak na próbę kartonów. A, kartony, czyli tak, no. Ludzie brali tak spróbować. Tak, tak, ale później w zeszłym roku wziąłem 10, miałem wziąć na próbę, ale wyszło, że 30, dzisiaj... Aha, i, a ile pan ma ogólnie tych kartonów? W tej chwili 35. 35? No. Wie pan, bo ja myślę taka rzecz zrobić, nie wiem czy to mi się uda, że będę magazynował z suszarni w kartonach. No to ja tak robię. Tak pan robi? Tak? Aha. Ja tylko to I jak to z suszarni? Pan to luzem? Luzem. Tego? Luzem? Luzem. A dobra, no to później kwestia nawilżania tytoniu. Nie. Nic nie robicie? Nic. On jest... Kurczę, nie wiem. Nie mogę tego pojąć. Bo ja zawsze tutaj ze swojej wiązki do suszarni... No ja tak robię. Jak tam zawsze robię, że... No właśnie... Tak, no nie, pan nie wyszarpuje, no. Że nie jest suchy. 5 godzin go odwierzałem w suszarce. Właśnie. Tylko z wieszaka i tu. Aha, aha. Pozamiatane. I tak swoimi siłami to robicie, czy... Nie, najmujemy. Najmujecie? Aha. Najmujemy, albo sobie nawzajem z sąsiadem pomagamy. Aha, z sąsiadem, pan taki pomoc sąsiedzka sobie. Tak, tak. Mhm. Też palicie sobie też w suszarniach? Nie, nie. Nie? Każdy swój pilnuje, tak, no wiecie, każdy swoje żony pilnuje i suszarni. No, jakie sprzęty? O. No dobra, idziemy, chociaż wjechaliśmy bez kolejki, prawda? Wjechaliśmy bez kolejki, jak? Bo ty jesteś szczęściarz. Bo jak ten, a tutaj ludzie czekają, zobaczcie, ludzie czekają, nie powiem. Dobra, tytoń sprzedany. Dobrze, ja widzę siebie, także jedziemy teraz kupić ziemię. Drugą część, bardzo fajnie, nie świeci słońce. Lubię jeździć jak nie jest takie słońce przeraźliwe, bo nie trzeba oczu mrużyć. No. Później oczywiście zatankujemy się w Orlenie. Kurwa mać, jaki duży! Pirtkie masz tyle pneu, zatrzymać w zębach kierownicę. Dobra, załadowane! Co? Już mamy ziemię? Mamy ziemię! Tylko piwniczki brakuje! No, kartony od razu do sprzedaży. Wyjeżdżamy z terenu zakładu. Nie otwierają. Trzeba chyba się ten... Trzeba pokazać... Nie, trzeba pokazać kwitek. No, dobra. No, portfel jest, dobra. No, jeszcze nas czeka. Wizyta w CPN-ie. Zobaczymy, czy po ile jest paliwo. Premier Donald Tusk obiecał, że on jak obejmie władzę, to ma te sznurki, które sprawią, że paliwo będzie po 5,19. Także sprawdzimy na Orlenie, czy tam już paliwo jest po 5,19. No. A, mamy trochę ciężaru. Także to nie poddamy się tak łatwo. Dobra, jesteśmy na stacji. Po 5,19, tak jak Donald Tusk mówił? Nie bardzo, czyli 6,62. Dobra, my już prawie dojeżdżamy. Już żeśmy dojechali, nie powiem, dojechaliśmy z tej naszej wycieczki. I tak to jest, wiecie, jak ma się 70 km, tu trzeba załatwić, tam trzeba załatwić. No, no i co, wjeżdżamy z tym ciężarem. Mogliśmy kupić tamtym razem, tylko mówię, to było bardzo ślisko. Na pewno bym nie wjechał. Na pewno nie wjechałbym, także my musimy czasami się dostosować do pogody. O, jest gruszka, tę stronę. No, dobrze, że jest wszystko zamarznięte. No, także pakujemy, rozpakowujemy się tutaj. Ja tam chyba zostawię samochód, będziemy jutro rozpakowywać. Także co, moi drodzy, trzymajcie się do następnego.